jestem Oliwia i witam Was z powrotem na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, słuchajcie, przygotowałam dla Was mój letni niezbędnik, must have. Zanim jeszcze rozpoczniemy, to koniecznie wpadajcie na mojego Instagrama, gdzie właśnie w tym momencie ruszyło giga rozdanie, w którym do zgarnięcia będzie kilka z tych letnich niezbędników, ale także cztery świetne boksy holograficznych kosmetyków marki Catrice. Przygotowałam dla Was naprawdę duże rozdanie. Serum do rzęs marki Bioteval, ale też paka letnich rzeczy od NAKD, więc jeśli jesteście zainteresowani tym rozdaniem, no to wpadajcie na Insta, ale zachęcam Was też do obserwowania mnie na Musical.ly, z którym ruszyłam całkiem niedawno, jestem w ogóle mega ciekawa, co sądzicie. Teraz już bez przedłużania, zapraszam Was do obejrzenia odcinka. Rozpocznę od pielęgnacji. Pierwszym produktem, który chcę Wam pokazać, jest pianka do mycia ciała marki Outomi. Ona jest z linii Dreams i nie wiem, czy też tak macie, ale ja zawsze w tym letnim okresie przerzucam się na zapachy bardziej owocowe, orzeźwiające i ta pianka jest akurat o przepięknym zapachu truskawki, który utrzymuje się na skórze po użyciu tej pianki naprawdę długi czas. Jestem w totalnym szoku. Ja akurat tą piankę stosuję każdego dnia wieczorem pod prysznicem i ta pianka w połączeniu z wodą staje się jeszcze taka bardziej puszysta, mięciutka, fajna jest właśnie w styku z naszą skórą, ponieważ daje jej takie fajne ukojenie, dodatkowe nawilżenie, ponieważ w składzie mamy tutaj glicerynę, ale za to nie mamy jakichkolwiek SLS-ów, więc to naprawdę na duży plus. Z tego, co widziałam na ich stronie, to te produkty są ręcznie robione i są też przyjazne króliczkom, no ale spójrzcie na te cukierkowe, wręcz powiedziałabym instagramowe opakowania. Ja na pewno skuszę się jeszcze na jeden zapach od nich i to całkiem niedługo. Myślę, że to będzie grejpfrut, ponieważ ta pianka mi zdecydowanie za szybko schodzi. Ja jeszcze od nich testuję masło do ciała i peeling do ciała. Będę Wam dawać znać, jak się te produkty u mnie sprawdzają. Fajne jest też to, że oni mają bardzo duży wybór. Bardzo mnie zaciekawił, słuchajcie, zapach ciemnej czekolady i tęczy. Dajcie znać w ogóle, czy testowaliście coś od nich. A jeśli macie ochotę czegoś więcej dowiedzieć, to wbijajcie na ich Instagrama. Moim kolejnym letnim must have jest serum do rzęs XXL marki Bioteval i już Wam tłumaczę dlaczego, ponieważ ja w tym letnim okresie często stawiam tylko i wyłącznie na wytuszowane rzęsy i to tyle. Nie wyobrażam sobie wyjść w full make-upie, bo po prostu często bym się zagotowała, a długie rzęsy w dobrej kondycji plus dobra maskara są w stanie naprawdę zrobić dobrą robotę. I ja to serum nadal stosuję. Dwa razy w tygodniu dla podtrzymania efektu. Robiłam też na jego temat filmik, możecie sobie zerknąć, dam Wam link w opisie i byłam bardzo zadowolona, ponieważ pierwsze efekty, tak jak producent wskazywał, zobaczyłam już po 3 tygodniach. To serum należy stosować każdego dnia przez określony czas, wieczorem na dokładnie oczyszczoną skórę, tutaj powieki tuż przy linii rzęs, poprzez jedno pociągnięcie aplikatorem, nie więcej, i to jest naprawdę wystarczające. Takie maksymalne efekty widziałam faktycznie po 3 miesiącach, ale wtedy to był efekt wow dla mnie, nawet te rzęsy były zbyt długie. Ja akurat chcę Wam bardzo mocno polecić mój ulubiony produkt marki Bielenda, czyli olejek o zapachu kakaowym do opalania. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja po prostu nie mogę niektórych zapachów tych produktów tego typu zdzierżyć, a te pachną naprawdę świetnie. Dodatkowo są wodoodporne i to naprawdę wodoodporne. Pielęgnacja twarzy w tym okresie jest w szczególności wymagająca i ja zwykle sięgam po mój ulubiony krem z filtrem od La Roche-Posay z SPF 50 bądź marki Vichy, ale tu chcę Wam polecić produkt do cery mieszanej Effaclar Duo Plus. Jest to produkt, który stosuję 2 razy dziennie, rano i wieczorem. On jest o takiej kremowo-żelowej konsystencji, dość lekkiej, ale moja cera nie jest tłusta. Nie wyświecam się tak szybko, to jest w ogóle totalny szok, ponieważ ja stosuję combo, właśnie ten krem, żel do oczyszczania z tej samej serii, jeszcze mam taką mgiełkę chłodzącą, ale ten krem robi taką robotę, naprawdę petardziocha, zwłaszcza właśnie ten lekki okres, ponieważ konsystencja tego kremiku jest mega lekka. Ostatnim produktem do pielęgnacji, który chcę Wam pokazać, jest balsam z drobinkami złota od Eveline Cosmetics. Zawsze przed wyjściem gdziekolwiek, w krótkiej sukience, spódniczce, czy w shortach, czy w czymkolwiek, muszę mieć nakremowane nogi i to właśnie czymś z drobinkami. Ja wręcz kremuję całe ciało i właśnie moje całe ciało jest w drobinkach, ale one w przepiękny sposób później połyskują i skóra wygląda mega świetliście, zwłaszcza w promieniach słonecznych, czy nawet wieczorem. I ten balsam o zapachu waniliowym od Eveline nie dość, że nawilża, to jeszcze skóra właśnie po jego użyciu w przepiękny sposób się prezentuje. No ale jak powiedziałam, mam świra na punkcie
się różnych drobinek, więc super opcją dla mnie takim must-have jest też puszek do ciała z Sephory z drobinkami, które bardzo lubię aplikować sobie właśnie tutaj na ramiona czy właśnie na obojczyki, ale zamiennie też bardzo lubię używać płynnych rozświetlaczy. I to są moje dwa ulubione, czyli rozświetlacz płynny od Sin Skin, który daje mega mocny efekt. Jest to odcień White Gold 060 oraz rozświetlacz od Catrice, który daje taką złoto-pomarańczowo-zielonkawą, bardzo ciepłą i przepiękną, naturalną poświatę na skórze. Tak jak nie przepadam za produktami o różanym zapachu, tak ta mgiełka Fix Plus z Maca po prostu mną zawładnęła. Ja lata nie wyobrażam sobie bez takiej mgiełki orzeźwiającej, łagodzącej, którą sobie mogę obficie spryskać całą twarz. Ta to jest po prostu istne cudo. Zresztą Fix Plusa z Maca założę się, że wszyscy znają, na pewno wszyscy o nim słyszeliście. Ja jestem bardzo przekonana do tego produktu i jest to nieodzowna część tego letniego okresu, przynajmniej dla mnie. Lecimy dalej. Już mówiłam Wam, że bardzo często rezygnuję z podkładu, ale często na rzecz samego korektora, dlatego lata nie wyobrażam sobie bez dobrego korektora. I moim ostatnim odkryciem, z którym nie mogę się rozstać i zrobiłam już totalny zapas tych produktów, są korektory od Make Up Revolution Conceal and Define, które bardzo dużo osób poleca i się nie dziwię. Moje dwa ulubione odcienie to C1 i C6. Latem bardzo często rezygnuję z takich ciężkich, zastygających, matowych, obciążających pomadek na rzecz czegoś bardziej lekkiego, nawilżającego i tutaj mój ulubieniec ostatnich miesięcy, który mam dzisiaj na ustach, z którym się nie rozstanę tego lata, bo to jest zdecydowanie mój ulubiony odcień od Maybelline. Jest to pomadka o takim satynowym wykończeniu, bardzo fajnie nawilżająca, typowy dzienny nudziak. I ostatnim dla mnie nieodzownym makijażowym must have na to lato jest paleta rozświetlaczy, z którą jestem ostatnio nierozłączna. Jest to paleta od Make Up Revolution, w której jestem po prostu zakochana. Korzystam praktycznie z każdego rozświetlacza i każdy z tych rozświetlaczy jest tak bardzo różny od kolejnego, że szok, ale każdy ma też coś w sobie. Mamy tutaj złoto, mamy róż, fiolet. Przejdźmy teraz do modowego niezbędnika w skróconej wersji, ponieważ taki rozszerzony odcinek o mojej letniej garderobie na pewno dla Was przygotuję. Pojawi się też niebawem letni haul zakupowy. No ale tak, powiem Wam, że ja latem stawiam na bardzo lekkie, letnie rzeczy, praktyczne, wygodne, komfortowe, przewiewne, w których się po prostu nie ugotuję. Często są to po prostu proste fasony, ale ja nie lubię wyglądać tak zwyczajnie, dlatego tę stylizację bardzo lubię wzbogacić jakimiś szalonymi dodatkami, chociaż w tym sezonie lubię stawiać głównie na złote, masywne naszyjniki, ogólnie rzecz biorąc na złoto i też bardziej takie klasyczne, ponadczasowe dodatki, ale które mają coś w sobie. I chcę Wam pokazać mój must have na to lato, czyli przepiękne naszyjniki w złocie, które dorwałam w Mango. Do tego mój kolejny ulubiony naszyjnik, taki delikatny choker z gwiazdkami, pozłacane z NAKD. Bardzo lubię też stawiać właśnie na takie bardziej pokaźne kolczyki. One zawsze też dodadzą takiego fajnego akcentu. No i kolejnym niezbędnikiem letnim, bez którego nie wyobrażam sobie tego okresu, są okulary przeciwsłoneczne. I ja w tym roku w końcu zdecydowałam się zainwestować w droższe okulary. Są to Ray-Bany, które już Wam pokazywałam na kanale. Ray-Bany Ombre. Dla mnie kolejny must have na lato to oczywiście stroje kąpielowe i ja zostaję w zeszłorocznych trendach, czyli we wszelkich nudziakowych strojach, jednoczęściowych, bardziej sportowych fasonach, ale też bardzo prostych. Dajcie w ogóle znać, czy w tym roku też chcielibyście zobaczyć film o najmodniejszych strojach kąpielowych oraz jakie dobrać do sylwetki. Z chęcią coś takiego dla Was nagram, tylko dajcie jakiegoś znaka. No i strój, który kupiłam sobie w tym roku na to lato, jest to strój z NAKD, przepięknym, takim przybrudzonym, różowym odcieniu, który ma bardzo ładne wycięcie zarówno z przodu, jak i z tyłu, głęboki dekolt. Fajne jest to, że on jest związany, więc można sobie go bez jakiegokolwiek problemu wyregulować. Wersja sportowa, bardziej nasycona kolorystycznie. Powiedziałabym, że taka karmelowa, fajne, wycięte majtki. Powiedziałabym, że nawet ozdobne, mega komfortowy strój, jeśli chodzi o noszenie go na jakieś wycieczki i tak dalej. Ekstra sprawa. Dodatkowo topik fajnie prezentuje się też w połączeniu z shortami z wysokim stanem na wakacjach. Myślę, że jest to też super sprawa.
Kolejny must have to nakrycie głowy i czapka, którą upolowałam w tym roku. Jest to czapka zamówiona na answer.com Calvin Klein Jeans w kolorze czarnym, ponadczasowa. Tutaj z taką skórkową wstawką, czarną z białym napisem. Bardzo fajna, również regulowana. Ja nie wyobrażam sobie nie mieć czapki na ten sezon, więc no to jest właśnie moja, która z pewnością będzie pasować do wszystkiego. A jeśli już mowa o czymś, co niekoniecznie będzie tak chroniło naszą głowę, co bardziej ją przyozdobi, to też upodobałam sobie na lato, w szczególności tą chustę, apaszkę z Bershki. Ona była w zestawie z takimi delikatnymi chokerami, ale głównie zakupiłam ten zestaw dla tej apaszki. Mój kolejny letni must have, kontrowersyjny myślę, to torba plażowa, albo jak kto woli, torba na ziemniaki. Ja dodałam fotkę z tą torbą na Insta i zadałam Wam pytanie, co o niej myślicie. Ja myślę, że w fajny sposób zestawiona, wygląda mega stylowo. Super opcja, jeśli chodzi o plażę, ponieważ nie będzie się tutaj wsypywał piasek, tylko on będzie po prostu przelatywał. Możemy tutaj włożyć gazety, czy jakieś napoje, czy coś takiego. Jest mega pakowna, moja jest z Bershki i kosztowała chyba 2 dyszki. To kojarzy się z wyjazdami. To jest po prostu dla mnie taki czas, kiedy z Dawidem też podróżujemy. Już zresztą szykuje się kilka fajnych rzeczy w tym roku. No i nerka tu będzie strzałem w dziesiątkę, ponieważ nie dość, że fajnie wygląda, jest to jeden z topowych trendów. Moja wersja nerki jest bardzo uniwersalna, czarna, z takimi srebrnymi elementami. To przede wszystkim jest to torebka, która nam gwarantuje bezpieczeństwo, jeśli chodzi o jakichś kieszonkowców, ponieważ możemy ją założyć tutaj z przodu i absolutnie wszystko mamy pod kontrolą. Pora na ostatni letni must have, czyli ciuchy. I w mojej letniej garderobie przeważa biel, biel i jeszcze raz biel. Po prostu nie wyobrażam sobie tego lata bez białych ubrań, dodatkowo komfortowych, praktycznych i przewiewnych. Bardzo często stawiam na kombinezony i jest to mój ulubiony kombinezon z Zary. Lata nie wyobrażam sobie bez tego typu lekkich topików na ramionczkach. Tutaj takich lekko ozdobnych, mój jest z Answer. No, dodatkowo kolejnym topem, na który stawiam w drugiej kolejności najczęściej, jest ten z Zaful. On super się prezentuje do wszelkich rzeczy z wysokim stanem. Jest to takie typowe bondo. No i ostatnim ciuchowym must have, który chcę Wam pokazać, są krótkie spodenki, ale wybrałam Wam do pokazania te w wersji białej. One są także z Zaful, ponieważ to właśnie na nie stawiam ostatnio zdecydowanie najczęściej i będę właśnie stawiała w tym sezonie. W lecie uwielbiam śmigać w klapkach i moje ulubione, najwygodniejsze na świecie to właśnie te w czarnym kolorze skórkowe z River Island, które dorwałam jakoś 1,5 roku temu i przechodziłam w nich totalnie całe wakacje w zeszłym roku. Są super, nie obtarły mnie. Dodatkowo mają takie dość konkretne złote zdobienia w postaci ćwieków i wydaje mi się, że na opalonych stopach prezentują się naprawdę bosko. I to już wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Koniecznie piszcie w komentarzach, które z moich must have'ów są także Waszymi, albo bez czego po prostu nie wyobrażacie sobie nadchodzącego lata. Chciałam jeszcze tutaj dodać różne seriale czy muzykę, ale może nagram dla Was kolejny odcinek, taki bardziej lifestyle'owy. Zobaczymy. Dajcie znać w ogóle, czy byście chcieli. Przypominam Wam o rozdaniu na Instagramie. Jeśli jesteście zainteresowani, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, no i wbijajcie na moje musicali. Jestem ciekawa w ogóle na maksa Waszych reakcji. Wielkie dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie o kciuka w górę. Do zobaczenia.